dobra, witam was wszystkich. Tutaj będzie króciutko o... Jak wygląda teraz system spotowania na na PTS-ie rosyjskim z 16-06 2017 roku, od razu mówię. Także oglądajcie, oceniajcie sobie sami, jak to już działa. Ja mam to więcej tam poplotę głupoty podczas bitw. A sami zobaczycie, że jest lepiej. Naprawdę jest lepiej. Znaczy przynajmniej dla mnie jest lepiej. Ale nic, no oglądajcie. Dobra, pojedziemy z Simsiorem na magiczną górkę z krzykami. Gdzie jest całkiem fajna miejscowa. I zobaczymy, na jakie odległości nas wyświecą. Oczywiście nie będziemy strzelać z rakiet, bo wystrzał z rakiet powoduje teraz automatyczne, prawda, zaświecenie się. Także zobaczycie, o co tu wszystko, o co tu mniej więcej chodzi. Także tak to będzie wyglądać. Tutaj mamy takie fajne miodzie krzaczki. Oczywiście farba, lorneta i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, co się stanie. Widzicie, mapa została tak zmieniona, że naprawdę jest tutaj kupa miejsc, w której można schować kadłub. Gdzie my mamy C? Tu jest, dobra, to. Out of range, proszę państwa, out of range. Jeszcze mnie nie widzi. Cały czas mnie nie widzi. Widzicie? Jak się tylko nie ruszam, mam pełne kamo, a on jest naprawdę już niedaleko, 200-300 metrów, to tak jakby mnie nie było. A wystrzał rakiety z powodu... Ta, jasne. I też... Jeszcze nie widać rakiety? Kamo się załadowało? Załadowało. Zaraz może zmienić. Musimy patrzeć. Patrzcie się, kamo nie spada. Jeszcze raz mu tu wysprzęglimy. Cały czas mnie nie widać. To będzie to wymiar krzaczką czy... Nie wiem, czy się zdąży załadować. Nie, no teraz już wyprzedziłem. Przestawimy się w te krzaczki. Dobra, tutaj to już nie będziemy. Pojedziemy tak, żeby... Pojedziemy na drugą stronę. Oczywiście oni tam zginą wszyscy. Już zginą wszyscy. No bo to objazdówkę trzeba zrobić, to koniec spotowania. Ale widzieliście, o co chodzi, mniej więcej. A drift! Dobra, trzeba wjechać stąd. Szybko tamtą flankę spacyfikować i żeby już... jakoś przeżyli, nie? Przecież jedni tu tutaj... O, dobra. Teraz zaczną wszyscy jechać. A my wjedziemy sobie... Tu gdzieś taka półka była. Dadzą sobie radę. Jest tam tyle, że powinny ten obraz zniknąć. Tu są krzaki. Drakulec. Spróbujemy to jakoś zaświecić fajnie. Teraz już nawet jak jeździmy, to siedzimy, także jest ok. Stanie
Staniemy tu gdzieś na górce i po prostu będziemy świecić. Pasowałoby mi krzaki znaleźć, nawet małe. Wow, dwie rakiety naraz. Wow, panowie. Jest most. Pojedziemy teraz gdzie? Pojedziemy teraz sobie... przed tym XM-em. Bo tam coś strzela. Musiał mnie trącić. Jednak rozpędzony do stówki parę ton to jest jednak parę ton. O, jest, dziukuś. Mówię, że tego łapię za tyle. Już chyba nie pospotuję za bardzo. No, chyba już do pewno damy, nie? Pojedziemy na tą armatkę. Albo... bardzo niebezpieczny hajs się zrobił, bo... a te rakiety, przeklęte rakiety. No. Dobra. No nie wierzę w to po prostu, nie? No to przeładowywanie między rakietami naprawdę mi się podoba. Naprawdę to jest niezłe. Oczywiście armaty zaczęły tańczyć jak baletnice. Dobra, ciśniemy dalej. Jeszcze spróbujemy znaleźć tego XM-a. Tam gdzieś będzie stało, albo będzie kampił, albo będzie jechał w moją stronę. Oczywiście 531 HP i teraz przy tym rozjeżdżaniu się celowników tych Abramsów to mnie ściągnie po prostu w locie, nie? Że musimy się do niego powolutku zakraść. Jakoś. Chyba. Tam jest, dobra. Ślizgam się. Tylko mi nie spacyfikuj tej armaty tak szybko. No ludzie. No, więcej o to chodziło. Tak to mniej więcej teraz wygląda na tym serwerze. Także za chwilę zobaczycie te dekiem jeszcze. Powinno się mi udać też to mniej więcej wam pokazać. Te deki też, ogólnie wszystkie, kamuflaż, farba, zaczęło to działać. I jeszcze będzie trochę, ma być naprawione. Także będzie działać jeszcze lepiej. Powolutku, powolutku ta sytuacja tej gry się klaruje i w tym momencie... no fajnie, już się robi fajnie, bo teraz co jest, to mnie bardzo denerwuje, bo czymś co nie powinno być widoczne, nagle prawda błyskam się i jestem, także za chwilę z powrotem. Dobra, teraz wam spróbuję pokazać na tych dekach, gdzie tu będzie jakaś dobra miejscowa. No nie, no muszę jeść z nimi, bo ja też nie chcę... muszę jechać z nimi. Zastanawiam się, jaki tedek będzie dziesiątką. Jakiś taki fajny powiem, taki potężny naprawdę. Z, albo z magazynkiem, albo z zwalnięciem, nie? Z dobrą, dobrą peną, tak, tak z 900 peny, żeby miał, nie? To wtedy by był postrach. No, tym bardziej, że zaraz zobaczymy.
Znajdziemy wesołego krzaczka. Próbujemy na bardzo blisko podjechać. Tu można walić przez całą mapę, także tu na luzaku. Teraz staniemy w krzaku, nie? No nie, to tam zasięgu nie mam, ale zobaczymy, co się tu co się tu wykluje. O, dziwnie to zrobili. Idziemy. Teraz jak ktoś narzeka na to, że te czołgi MBT-ki są za słabe, no to sorry, ale to mi cholernie ciężko się w niego strzelić. Naprawdę strasznie ciężko. Wstawiałem go na gąsę i co z tego? Tył będę miał. Muszę się stąd przemieścić to szybko. Armata. Dwie armaty. Przestawić się na tą górkę i teraz będę musiał strzelać w przeciwnym kierunku. Muszę wyjechać na coś, tylko nie wiem jeszcze jak. Tu sobie staniemy, o. Za tymi krzeszkami. Tylko zanim ja wykręcę, to nim je błysną. Ha, ha. No, cofaj, cofaj. No dobra. Patrzcie się, widzicie, jak ten teren jest teraz ukształtowany, to nie będzie takie proste. Chwilowo to ja sobie jeżdżę. Nie ma szans. Tu jest jeden mikro, ale to jest tak. Dobra, koniec zabawy, jedziemy w kółko. Nie, tam są dwie armaty, pewnie sobie dać radę. Tu tam jest Terminator i jakieś podziewie, nie? I armata. Przeładujemy sobie magazynek, gdzie się tam wkleimy na nich. Niech zdążę załadować. Oczywiście, że go odwrócił nie w tą stronę, co powinien, nie? Dlaczego miałby go wrócić w inną? Dobra, powiedzmy, że ja... Jakbym to wcześniej ten granat wystrzelił, on by mnie nie widział. O, tu też jest następny. Ale ja chcę na daleko. No dobra, że go zniszczyli. I najlepiej, żeby krzaki tu jakieś były. Tu nie ma żadnych krzaków. Ludzie. No, za blisko jestem. Jeszcze źle podjechałem. Ten challenger się na pewno za mną puścił, to wam gwarantuję, nie? No kurde, jakbym nie wiedział. No szczerze.
goście celują do miękkich celów. Boże, na PTS-ie! Rany boskie, co za chłopy. No ale ogólnie, no to widzieliście, o co chodzi, nie? Tak to teraz działa. Zobaczymy, jak to będzie działać za w tym przyszłym tygodniu. Ale powiem wam, jest fajnie, no. W końcu trochę nie widać. To, co ma być widoczne, jest widoczne. To, co ma gasnąć, to gaśnie. Wszystkie te systemy, które podczas postoju są pokazywane, to są. To działają, znaczy się. Także, no nic. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Miało być krótko i będzie krótko, bo tutaj to jest takie z jednej z wersji, prawda, PTS-a, ostatniej. Zobaczymy jeszcze, jak to poprawią w przyszłym tygodniu, jak to wszystko będzie działać. No nic, no to tyle. Dziękuję, do zobaczenia, na razie, hejpa.